Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 przykładowych ułożeń na kostce 3x3. Pierwszy scramble widzicie na ekranie. I co na nim widzimy? Cztery ramię crossa, tu, tutaj i tutaj. I jedną już zbudowaną parę. Będziemy chcieli tą parę zachować, więc zamiast od razu uzupełnić crossa tymi dwoma elementami, najpierw ustawimy zielony i wrzucimy go na dół. Czyli robimy rotację na czerwony z przodu, dołączenie zielonego, wrzucenie zielonego, czerwony wraca na swoje miejsce. Wrzucamy niebieski, czerwony. Teraz widzimy, że nasza para jest tutaj i pomarańczowe ramię idzie tu. Dlatego wrzucamy je prostym sposobem. I teraz zajmiemy się F2L-em. Ten bloczek idzie na nasz tył po prawej stronie. I już jak to robimy, zauważamy tą parę. Tego wrzucamy. I cofamy, żeby zrobić tą. Podczas robienia pary szukamy kolejnej. Mamy ją tutaj. Więc robimy naszą pierwszą parę. Wrzucamy z tyłu po prawej, żeby mieć lepszy wgląd do przedniej ścianki. Wrzucamy i obserwujemy tą parę. Widzimy, że nam się zbudowała. Więc jeszcze raz rotujemy, żebyśmy mieli z przodu nieułożony bloczek. Stawiamy z tyłu i widzimy, że nasza ostatnia para jest tutaj. Teraz, żeby włożyć tą parę, jest pewien trik, który macie na ekranie. Mamy całego F2L-a. Teraz OLL. Teraz widzimy, że tu mamy ułożony. Narożniki nam się zgadzają. I z przodu mamy przeciwny. Tego. Szybki PLL i AUF i mamy gotowe. Kolejny scramble, widzicie go teraz na ekranie. Co na nim widzimy? Tu jest jedno ramię crossa, trzy na górze oraz dwie już wcześniej zrobione pary. I te dwie pary będziemy chcieli zachować. Tak więc patrzymy, że pomarańczowy jest na lewo od niebieskiego, więc wejdzie tutaj. I czerwony jest po prawej od niebieskiego, więc wejdzie tu. Więc tak, żeby zachować tą parę i tą parę, przesuwamy pomarańczowym i uzupełniamy. I teraz naprzeciwko pomarańczowego wkładamy czerwony. Tutaj, żeby zachować i tą parę, i tą parę. I teraz, żeby nie zepsuć tej pary, bo jak widzimy, wtedy ją zepsujemy. Robimy ruch uprime. Wtedy robiąc to i wkładając zielony element na dół, mamy ten blok zrobiony, ten blok. Tu nam się włożył i zrobimy przez przypadek X crossa, czyli crossa z włożonym już jednym elementem F2L-a. Więc uzupełniamy cross i wkładając tą parę, widzimy, że ta para nam idzie w prawo tył. Dlatego wkładamy, możemy od razu zrobić R2 i włożyć tą parę na tył. W taki sposób bardzo szybko mamy już prawie cały F2L uzupełniony. Teraz został nam tylko ten element z tym. Możemy go zrobić albo na tył z rotacją w prawo, albo na przód z rotacją w lewo. Ja to zrobię w prawo. Więc łączymy i dołączamy. Teraz mamy bardzo łatwego OLL-a. Teraz widzimy, że tu mamy taki blok zrobiony i te narożniki mają ten sam kolor. Więc wiemy, że to będzie APERM i AUF. Trzeci scramble.
Więc tak, tym razem ramiona krosy znajdą się tu, tutaj, tutaj i tutaj. I znowu będziemy chcieli tu coś wykombinować. Spróbujemy tak zrobić krosa, żeby każde jego ramię było naprzeciwko swojego centra. Czerwony przy pomarańczowym, pomarańczowy przy czerwonym i niebieski przy zielonym. Dlatego odsuniemy pomarańczową krawędź do czerwonego centra. Wtedy niebieski może iść w prawo do zielonego centra. Dosuwamy pomarańczowy i czerwony. Już widzimy, że nam się tu zbudowała krawędź. I prawdopodobnie tutaj. Co możemy teraz zrobić? Możemy albo uzupełnić krosa i wstawić zielony element z tyłu. To nam wtedy popsuje tą parę. Więc ją uzupełnił krosa, ale jeszcze bez zielonego. Wstawił tą parę. Teraz tą parę wstawiłbym na tył. Widzimy, że nam się tworzy ta para. Więc tą parę wrzucamy. Teraz nam się tworzy ta para. Więc tą parę szybko robimy. I zostało nam ostatnie ramię krosa, które możemy zrobić tak. Następnie robimy OLL-a. Teraz widzimy, że mamy tutaj wielki blok, gdzie mamy te same kolory. I tu mamy trzy różne. Dlatego wiemy, że to jest FPerm, czyli że setup, PPerm. Cofnięcie setupu. Przedostatni scramble. Możemy zauważyć, że pomarańczowy jest na lewo od niebieskiego i zielony będzie naprzeciwko niebieskiego, więc możemy uzupełnić niebieski, tak żeby pchnął ten element, żeby się znalazł tutaj. Wtedy jak zrobimy D, to krzyż będzie dobry. Następnie mamy te dwie krawędzie. Dlatego możemy je zrobić w taki sposób, że zielony odsuwamy. I to czerwony ma iść w to miejsce. Dlatego, gdy czerwony idzie w dół, wtedy zielony podejdzie do centra czerwonego. Wtedy domykamy krosa i uzupełniamy. Wtedy co widzimy na kostce? Widzimy tą parę z tą i jednocześnie, że to jest zbudowane, tylko narożnik jest obrócony. Dlatego robimy w najprostszy możliwy sposób tą parę. Podczas wkładania jej widzimy tą parę i łatwiej jest ją zrobić na rękę, więc ją robimy też w bardzo łatwy sposób. Czerwony, zielony, czyli stawiamy na prawo tył. Jest stawiona. Teraz możemy zrobić tą. Teraz jak widzimy jest ten narożnik i trzeba wyszukać do niego krawędzi. Dlatego tutaj mamy oba żółte i tutaj też ma oba żółte. Dlatego wiemy na 100%, że ta krawędź będzie pasować. Tego też robimy w bardzo prosty sposób. Czyli dołączamy i wrzucamy na tył. Teraz mamy OLL do zrobienia. I widzimy, że tutaj żółty się patrzy do nas. I tu jest jedna kropka. Dlatego i tu możemy jeszcze sprawdzić, że tutaj nie ma żółtego. Tylko na 100% tu jest żółty pasek. Dokładnie. I robimy OLL-a. Po zrobieniu OLL-a widzimy tutaj taką jotkę, ale jakby ułożoną. Tego od razu wiemy, jeżeli widzicie taką sytuację, że to jest JPerm na prawą rękę. I po tej stronie jest niebieski, więc AUF będzie U2. I to było czwarte rozwiązanie. Ostatni scramble.
Widzimy tutaj ten ułożony blok. Jednak nic z nim nie damy zrobić. Tutaj widzimy ułożoną parę. I tutaj cztery ramiona crossa. Co spróbujemy zrobić? Tak jak w jednym z poprzednich solwów, wszystkie krawędzie dołączymy do centrów, żeby były odległe o D2. Więc pomarańczowy podstawiamy, żeby zielony jak wchodził, żeby ten pomarańczowy dołączył się do czerwonego. Ale zanim to zrobimy, czerwony skoliduje z tą parą. Zepsuje ją. Tak więc najpierw odsuwamy tą parę. Dopiero wtedy dołączamy pomarańczowy. Teraz jak możemy zrobić? Takim slash hammerem wkładamy czerwony, ale dołączając niebieski do niego, żeby się połączył z zielonym. Wtedy mamy zachowaną parę. Możemy zrobić D2 i cały krzyż mamy gotowy. Teraz jednym trikiem możemy włożyć tą parę tutaj, czyli że F2, L, F2 i L'. Teraz zauważamy tą parę. Tym razem zrobimy taki ruch, bo teraz możemy od razu przejść R2 i wkładamy go na tył. Teraz w międzyczasie zauważyliśmy ten narożnik z tą krawędzią. Bardzo prosty algorytm. I podczas szukania pary na górnej nic nie znaleźliśmy, czyli oba elementy muszą się znajdować tutaj. Więc prosty algorytm na to. Teraz mamy OLL-a. Tutaj dwa bloki. I co nam zostało? PLL. Tu widzimy, że jest uzupełniony taki blok. Więc robimy APERMA. I AUF. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Ci się podobało, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Bardzo do tego zachęcam. I widzimy się w następnym odcinku.